jeśli naprawdę możesz uwierzyć. Ufam, że dzisiejsza prelekcja będzie dla Was bardzo praktyczna, ponieważ wiemy, jak wielu ludzi czyta gazety, słucha radia, czy też ogląda telewizję, wierząc we wszystko to, co widzą i słyszą o kryzysach, o gospodarce, o jej recesji, o tym i o tamtym. Ale dziś pozwólcie, że ja opowiem Wam o tym, kim Wy jesteście. W Ewangelii Mateusza powiedziano: z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe. Z kolei u Marka wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Boskiego wyobrażania nie obowiązują żadne restrykcje. Ludzkie wyobrażanie ma jedną restrykcję i chodzi tu o wiarę. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Oni mówią o tobie i zrównują z Bogiem właśnie człowieka, ale na tym poziomie musi to być poparte wierzeniem. Czy możesz w to uwierzyć? Bo nie ma żadnego innego ograniczenia poza możliwością człowieka do uwierzenia w to, co sobie wyobraża. Bo wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Więc jedyną restrykcją nałożoną na człowieka jest zdolność do wierzenia w to, czemu jego rozum i zmysły zaprzeczają. To wszystko. Nie ma żadnej innej restrykcji. Przejdźmy do 115 psalmu. Nasz Bóg jest w niebie i robi to, na co ma ochotę. Ludzkie ręce stworzyły ich własnych idoli ze srebra i złota. One mają oczy, a nie widzą, i mają usta, ale nie mówią. Uszy mają, ale nie słyszą. Mają nozdrza, ale nie czują. Ręce mają i nie dotykają. Mają nogi, ale nie chodzą. Ani gardłem swoim nie wydają głosu. Niech będą do nich podobni ci, którzy je robią, i wszyscy, którzy im ufają. Wierzyć, że cokolwiek na zewnątrz człowieka jest przyczyną zjawisk w jego życiu, jest czczeniem tych idoli. Wierzysz wtedy w coś, co jest dziełem ludzkich rąk. I nie obchodzi mnie, jak to nazywasz. Ale kim jest ten Bóg, który czyni wszystko to, na co ma ochotę? Ten, który jest zrównany z człowiekiem. To twoja cudowna ludzka wyobraźnia. Nasz Bóg jest w niebie. A u Łukasza czytamy: niebo jest w tobie, w człowieku. Jeśli jest we mnie, to co to jest? Co jest we mnie takiego, co czyni wszystko to, na co ma ochotę? Nic innego jak moja wyobraźnia. Mogę wyobrazić sobie wszystko na tym świecie, najbardziej niesamowite rzeczy, ale jest jeden warunek, który mam do spełnienia. Muszę uwierzyć. Jeśli mogę przekonać siebie do tej rzeczywistości, którą sobie wyobrażam, to żadna siła na świecie nie przeszkodzi mi, by tam wkroczyć. Człowiek stwarza swój obiektywny świat poprzez swoje wyobrażanie i wiarę. To są składniki, dzięki którym on wyprojektowuje i ustanawia swój świat. Nie ma nic poza Bogiem, a Bóg jest w człowieku. Jako jego cudowna ludzka wyobraźnia. Człowiek jest cały wyobraźnią, a Bóg jest człowiekiem. On istnieje w nas, a my w nim. Wieczne ciało człowieka jest wyobraźnią i jest to sam Bóg. Więc boskie wyobrażanie jest, owszem, natychmiastowe, ale gdy jest ono wciśnięte w ludzką formę, to musi spełnić jeden warunek. Czy mogę w to uwierzyć? I tak dochodzę do wiary. A czym jest wiara? Wiara jest subiektywnym przywłaszczeniem obiektywnej nadziei, a więc mam nadzieję i wtedy chciałbym być tym, czy czymś innym, czymkolwiek na tym świecie, albo też chciałbym, by ktoś, na przykład mój przyjaciel, był taki czy inny. I teraz muszę zawłaszczyć to subiektywnie. Zanurzam się w wyobrażeniu i po prostu ustanawiam wydarzenie, które potwierdziłoby prawdę mojego założenia. Tak właśnie to zawłaszczam. A jak to dokładnie robię? Tworzę scenę, która miałaby potwierdzić, że jest to prawdą. Wprowadzam jednego lub wielu przyjaciół przed swoje oko umysłu i słucham, gdy oni mówią: czy ty słyszałeś te dobre wieści? I wtedy udawałbym, że nie słyszałem. Ale jakie dobre wieści? Czy ty nie słyszałeś o tym, że... I to wspominają coś o moim przyjacielu. Ja słucham uważnie tego, co oni mówią na jego temat. W taki sposób zawłaszczam obiektywną nadzieję i muszę nalegać na ten stan. Tak jak Szekspir powiedział:
Tego nas uczono. Ten pierwotny stan, w którym teraz przebywa, wpierw był zażyczony, zanim on tam dotarł. Używa przedrostka on, ale ty możesz użyć czegokolwiek w tym świecie. Ale on powiedział, że przez życzenie sobie bycia tym, przebywa w tym, zanim się tym stanie. Ale ty możesz sobie życzyć domu, czy czegokolwiek w tym świecie. Nie musisz ograniczać tego do przyjaciela. Możesz to robić z tym, czy z nimi, czy czymkolwiek na świecie. To jest tak proste od samego początku. Pierwotne życzenie było po prostu po to, bym oddał się temu stanowi, bym się w nim zatracił i pozostaję w tym stanie, zanim ten stan nie stanie się obiektywną rzeczywistością w moim świecie. To właśnie tego Biblia uczy nas wszystkich. Wasz koniec jest z góry ustalony. Nie może wam się nie powieść. Nie może, bo Bóg to wszystko zrobił. Cała rzecz jest dokonana i wy obudzicie się pewnego dnia jako sam Bóg i czegokolwiek nie zrobilibyście w tym świecie, to nie odniesiecie porażki. Możecie zawodzić, jeśli chodzi o swoje cele w tym świecie, ale nie możecie zawieść w boskim celu, który to Bóg wskazał samemu sobie, gdy stał się nami. I wszyscy kapłani tego świata, nieważne, czy to katolicy, protestanci, czy jakikolwiek inny odłam, uczą was, że inkarnacja miała miejsce w Betlejem. A to nie jest prawda. Wcielenie miało miejsce w Kalwarii. I to nie miało miejsca 2000 lat temu. To zdarzyło się na początku czasu. To nie w Betlejem, ale w Kalwarii Bóg stał się takim jak my na początku czasu. A w Betlejem my stajemy się takimi jak Bóg. I to jest różnica. Więc wołanie na krzyżu, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, to jest Kalwaria. I tak Bóg całkowicie stał się takimi jak my. On nie zaczął tylko udawać, że jest człowiekiem, to była inkarnacja. Bóg wcielił się sam w ludzkość, a Jego imię jest w nas i On jest swoim imieniem. A to imię to ja jestem. Ja powiadam wam, że to imię w żywotnym sensie to cudowna ludzka wyobraźnia i to jest Bóg. On wcielił się w ludzkość na Kalwarii i to nie stało się 2000 lat temu, ale na samym początku, gdy Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo. I wtedy Bóg stał się ludzkością. To jest Kalwaria i On pogrzebał się sam w czaszce, w ludzkości. To tam On jest i stamtąd śni sen o życiu. On wyśniewa wszystko w tym świecie, wszystko, czego wy doświadczacie. Przyjdzie dzień i On dotrze do Betlejem, a gdy osiągnie Betlejem, wtedy Bóg w człowieku się rodzi, a człowiek staje się takim jak Bóg. Jest wtedy urodzony nie z krwi, nie z woli ciała, nie z woli człowieka, lecz z woli Boga. I każdemu się powiedzie, ponieważ to zostało dokonane, zanim powstał ten świat, bo boskie wyobrażanie nie musi czekać. Następuje wyobrażenie stanu, który jest zaplanowany i natychmiast jest on dokonany. A teraz po prostu trzeba zapłacić cenę i Bóg płaci tą cenę. Płacąc tą cenę stał się ludzkością, bo Jego wola była taka. Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Więc póki jesteśmy tutaj, powiedziano nam, by naśladować Boga jako Jego drogie dzieci. I Bóg stał się takim, jak ja jestem, żebym ja mógł stać się takim, jak On jest. Podczas gdy jestem tutaj, czekając na te urodziny z woli Boga, gdy jestem tutaj w świecie Cezara, to będę go naśladował. No cóż, ale co on takiego robi? On naprawdę stał się mną, więc zapomniał, że był Bogiem. I przez to mógł zawołać, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Dlatego on wcale nie udaje, on rzeczywiście stał się taki. I teraz ja muszę być jak Bóg, chcę być taki. I tutaj mogę to nazwać i muszę zapomnieć całkowicie wszystko to, co mój rozum i moje zmysły mi dyktują, a one mówią mi, że jestem tym czy czymś innym i naprowadzają mnie na to. I ja muszę kompletnie porzucić takiego siebie dla tego, czego chcę i dlatego kim chcę być w tym świecie Cezara. Wtedy muszę kompletnie zapomnieć moją przeszłość, by żyć w tym stanie. Czyli co? Gdy jakiś człowiek jest bezrobotny, zapomnijcie o tym. Mówicie, że sami jesteście bezrobotni, że jest kryzys na rynku i że nie możecie znaleźć pracy,
Cóż, ja mogę powiedzieć wam, zapomnijcie o tym. A wy wtedy na to, ale jakie dowody masz, by to potwierdzić? Cóż, mam mnóstwo takich dowodów, ponieważ nie sądzę, by ktoś z widowni wychodził z takiej biedy jak wasz mówca. Nikt nie miał takich marnych warunków startowych w życiu jak ja. Powiem wam, że nikt z was nie miał takich braków w wykształceniu i zapleczu społecznym, czy intelektualnym, czy też finansowym, a jednak cała moja rodzina poznała tą zasadę. Mój ojciec to znał i mój brat też. I potem podzielił się tym z rodziną. A dziś, na tej wyspie, oni tam też mają wszystkie te kłopoty, jakie i my tutaj. Dla nas to większa skala, bo wyspa jest mała, a my tutaj mamy 200 milionów ludzi. To my pompujemy tutaj te rzeczy. My tu tworzymy jeden kryzys za drugim. Dlaczego? Tego nie wiem. Ale to my to robimy, by sprzedawać gazety i tak dalej. Ale gdy jesteś na małej wyspie i oni palą tam budynki, niszczą własność, palą pola, przez co niszczą roczne zapasy. I mimo to jeden z nich utrzymuje swoją wizję i nigdy nie upada i wypłaca coraz wyższe i wyższe dywidendy. Wiem to, bo sam jestem jednym z odbiorców takich dywidend. Jego nie obchodzi, co oni tam gdzieś robią. On pozostaje wierny swojej wizji, a ta wizja to ja będę największy. I gdy to mówi, chodzi mu o to, że cała rodzina taka będzie. Ale on mówi to za rodzinę, bo on ma wizję. Dookoła niech sobie robią, co chcą. Ja będę największym, najpotężniejszym finansowym gigantem na wyspie. No i cóż, on ma już 68 lat i może odejść dziś wieczorem. Tego nie wiem kiedy, ale wiem, że jego marzenie się spełniło. Tego nas uczono. Ten pierwotny stan, w którym teraz przebywa, wpierw był zażyczony, zanim on tam dotarł. Ale nie możecie sobie czegoś życzyć, a potem odstąpić, odwracając się od tego. Musicie chcieć tacy być, a chcąc być takimi, nie zwracacie się do niczego innego. Gdy wrócę do domu i będę z nim rozmawiał, to on powie: dobrze, Neville, dziękuję ci za te twoje wizje. Ty masz takie wizje, a ja mam inny cel. Mój cel, jak to nazywasz, jest w świecie Cezara. Ja chcę tego świata Cezara, więc gdy odejdę z tego świata, chciałbym, by ten, kto ma kontrolę, dał mi inny rodzaj pracy i by to też mi się powiodło. Ale póki jestem tutaj, będę robił to, co ty nazywasz rzeczami Cezara. Ty rób to, co nazywasz pracą Boga. Ja kocham cię jako mojego brata i możesz pozostać przy swoich wizjach. Ale póki tu jestem, ja chcę być taki i taki będę. I on jest taki dziś, dzięki prawu. Nikt nie ma żadnych wątpliwości dotyczących jego pozycji w finansowym świecie Barbados. I to nie kończy się tylko na tej jednej wyspie, ale rozpościera się też na inne. A on mówi: pozwól im robić zamieszki, pozwól im palić, pozwól im robić to, czego chcą. Ja nie ustąpię w swojej wizji, a moja wizja jest taka, jak wtedy, gdy nic nie mieliśmy i byłem zmęczony tym, że nic nie mamy, tym, jak patrzono na moją rodzinę. I cóż, teraz już tak nie patrzą. Teraz do nas przychodzą, łącznie z politykami, i pytają, co robić, ponieważ oni wiedzą, co robić, ponieważ udowodnili, co trzeba robić. Więc wszystko w tym świecie jest możliwe. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Jeden warunek nałożony na człowieka to ten, czy możesz w to uwierzyć, kiedy zmysły i rozum temu zaprzeczają. Żadne inne ograniczenia nie dotyczą Boga, bo z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe. Nie ma żadnych ograniczeń, ale Bóg stał się człowiekiem i jako człowiek nałożył na siebie ograniczenie, a tym ograniczeniem jest wierzenie. Czy możecie w to uwierzyć? Więc czy ty możesz uwierzyć, że jesteś taki w tym momencie, gdy wszystko temu zaprzecza? Nieważne co to jest. Tylko czy możesz w to uwierzyć? Czy będziesz upierał się na wiarę w to, jakby to była prawda, nawet jeśli jutro nie będziesz mieć nic do jedzenia? I czy będziesz nalegał na to? Nie musisz kiwnąć palcem, by ukraść coś w tym świecie, czy zrobić cokolwiek, czego byś się wstydził. Po prostu nalegaj na to, w co wierzysz. W to, że jesteś tym człowiekiem,
którym chcesz być, i to nadejdzie. Założenie poprzez fałsz, jeśli będziesz się w nim upierał, to utwardzi się w fakt. Ten cały świat został wyprodukowany dzięki wyobrażeniowej aktywności. Nieważne, co ktokolwiek by ci nie powiedział, nie ma ani jednej rzeczy, która nie byłaby niegdyś tylko wyobrażona. Ubrania, które nosicie, wasza fryzura, dom, w którym mieszkacie, wszystko to było niegdyś tylko wyobrażone. Ale upierano się przy tym i to stało się rzeczywistością. A wy powiecie, no ale jednak w końcu to ludzie to zrobili. Nie zaprzeczam temu. Ale wy nie musicie tego budować. Utrzymujcie wizję, a ci, którzy to zbudują, to zbudują, ale to będzie dla was. I zapłacicie im za to ich cenę. Zapłacicie ją w pełni. Oni też mogą wznieść się ponad ich pozycję, jeśli zapragną być ponad tym, kim teraz są. Ale wpierw muszą tego chcieć. I gdy będą chcieli być i będą sobie tego życzyć, wrócą do tego pierwotnego stanu. Tego nas uczono. Ten pierwotny stan, w którym teraz jest, był wpierw zażyczony, zanim on w nim był. Więc ty chcesz być, i tutaj nazwijcie to. Ja nie powiem wam, czym być. Nazwijcie to, czym chcecie być, a teraz wyjdźcie poza te rzeczy Cezara. Czy nie chcielibyście być ponad wszystkimi rzeczami tego świata? Tym, który naprawdę doświadcza Ewangelii, to też jest życzenie. Więc wy możecie pozostać tam na zawsze, budując coraz większe i większe rzeczy na świecie. Richard Mellon zmarł 2 tygodnie temu. Zostawił majątek o wartości ponad 3 miliardów dolarów. Umarł w wieku 70 lat. Bez wątpienia był całkowicie niezwykłym, cudownym człowiekiem. On przeznaczył ponad 700 milionów dolarów na cele charytatywne, wspierając to cudowne Muzeum Sztuki w Waszyngtonie i wyposażył je bezgranicznie. Więc on dawał. I dawał dużo. I zostawił majątek warty 3 miliardy dolarów. I to człowiek tego dokonał. Człowiek może to zrobić. Ale ja chciałbym, byście zażyczyli sobie doświadczenia Ewangelii, historii o Jezusie Chrystusie, ponieważ każdy jest przeznaczony, by tego doświadczyć. Ale musicie być na tyle głodni, że nic nie może was od tego odwrócić. I gdy mój brat Wiktor, który zdobył te pieniądze i chciałbym powrócił do domu, napisał mi bardzo kuszący list, bym wrócił i żył dostojnie w tym domu pełnym służby. Ja odpisałem mu: Wikt, nie rozumiesz. Ja nie mam pragnienia, by mieć dom pełen służby i wszystkich tych rzeczy. Ja tego nie chcę. Chcę działać tutaj, zanim nie padnę. Jeśli padnę tutaj na tej scenie, dziś, to jestem z tym całkowicie pogodzony. Ale ja muszę opowiadać o tym, co mi się przydarzyło, ponieważ nie mogę wymyśleć nic bardziej ekscytującego niż to, co mi się przydarzyło. Bo ludzie czytają historię o Jezusie Chrystusie i myślą o kimś, kto żył 2000 lat temu. A ta historia musi odsłonić się sama w każdym człowieku indywidualnie. I to w 100% odsłoniło się we mnie. Na cóż miałbym chcieć domu i tej pełnej służby? Bym wegetował tam przez te lata życia, które mi tu zostały? Wolałbym raczej dziś w nocy paść tutaj, żeby podnieśli moje ciało i je skremowali. Skremujcie mnie, a potem rozsypcie proch, tak by nikt nie znalazł ani jednej cząstki. Ale nic tam nie zostanie, ponieważ ja nie mówię o tym ubiorze. To się nazywa Neville. Ja mówię o wiecznej zasadzie, która ucieleśniła się w ludzkości i ona powstanie ze śmierci, którą zwie się człowiekiem. A gdy powstanie z człowieka, wtedy jest Bogiem. Tym, który na początku powiedział: uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo. Aby to zrobić, musiał całkowicie zapomnieć, że był Bogiem i nałożyć na siebie ograniczenia człowieka, by stać się człowiekiem i cierpieć wraz z człowiekiem i przejść przez wszystko to, co człowiek, by przebudzić się jako ta istota, którą był wcześniej, ale teraz
powiększoną o doświadczenie stania się człowiekiem. On poszerzył to, czym był w tej mądrości, światłości i przezroczystości, ponieważ osiągnął limit skurczenia, a tym jest człowiek. To jest cel wszystkiego. Więc dziś, jeśli jesteście bezrobotni albo boicie się, że stracicie pracę, powiem wam, nie rozpaczajcie. Jeśli nie możecie znaleźć pracy, nie rozpaczajcie. Jeśli chcecie mieć szczęśliwe małżeństwo, a nie macie nikogo w tym świecie, to nieważne, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Powiem wam, że każdy szuka towarzystwa w życiu, w tym świecie. Zakładajcie, że już takiego kogoś znaleźliście. Zaśnijcie dziś wieczorem, jakby to była prawda. Podzielcie się tym ze swoimi przyjaciółmi, którzy będą radować się wraz z wami, ponieważ jest to prawda. I w sposób, którego nikt nie zna, znikąd, on lub ona pojawią się w waszym życiu i będzie idealnie. I mówię to z własnego doświadczenia, dlatego właśnie stoję tu i mówię, bo nie wiem, czy kogoś bardziej to pochłonęło niż waszego lektora, bo mówiłem, muszę ją znaleźć. I zasypiałem z tą myślą, jakby to była prawda. Nie opowiem wam w szczegółach, jakież to dziwne rzeczy mi się przydarzyły, bo niemal krępujące jest mówić o tym tu na widowni. Mówiłem już o tym, i ci, którzy byli obecni, skrytykowali mnie za mówienie o tym, ale ja nie mówiłem tego, by się chwalić. Powiedziałem tylko, jak działa prawo, a to działa. I wy wcale nie musicie wymyślać żadnych środków, by doprowadzić to do końca. Ten koniec znajdzie sobie takie środki, serię wydarzeń, przez którą przejdziecie. Przejdziecie przez most wydarzeń od swego założenia tego stanu do jego spełnienia, bo wy doszliście do końca, pozostawaliście na końcu i coś niezwykłego zdarzy się w waszym świecie i ten most się pojawi. Przejdziecie przez ten most, który doprowadzi was do końca. W 1947 roku jeden z naszych wielkich naukowców odkrył pewną zasadę w fizyce. I to są jego słowa, nie moje. Ale na długo, zanim to odkrył i opowiedział w ten przedziwny sposób, ja powiedziałem mu coś, co spotkało się z krytyką tych, którzy to słyszeli. I oni mówili, on jest szalony. I ja powiedziałem to pewnemu fizykowi w Milwaukee, który był szefem Wydziału Chemicznego w wielkiej organizacji o nazwie Alice Chalmers. I gdy powiedziałem to, co wam teraz mówię, to on odparł, tego nie da się zrobić. Mamy prawo w fizyce i to prawo nazywa się entropia. A entropia to znaczy, że nie możesz zmienić przeszłości, bo przeszłość jest niezmienna. Człowiek porusza się w czasie w przód, zostawiając niezmienną przeszłość za sobą. A ja na to, ależ możesz zmienić przeszłość. Człowiek może poprawić przeszłość i zmienić ją tak, jakby to nigdy się nie stało. Przyjdzie dzień, gdy wszyscy zmienią całą przeszłość, po prostu korygując to. A on na to, tego nie da się zrobić. Jestem naukowcem i liderem w mojej profesji. A jednak okazał się na tyle wielkim człowiekiem, że wysłał mi przedruk z naukowego biuletynu mniej więcej 2 miesiące po tym, jak opuściłem Milwaukee. I chodziło o to, co powiedział w 1949 roku pewien noblista Richard Feynman. I w tym czasopiśmie pisali o takiej cząstce elementarnej, zwanej pozytonem. I Feynman pisał tak. Pozyton to elektron poruszający się w przeciwnym kierunku. Zaczyna się stamtąd, gdzie jeszcze go nie było i pędzi tam, gdzie był przed chwilą. Docierając tam, odbija się tak mocno, że odwraca się poczucie czasu i wraca tam, gdzie go nie było. I to jest to, co powiedział profesor Feynman. Powiedział, że poruszyłem się w czasie tam, gdzie jeszcze nie byłem fizycznie i po prostu zderzyłem się z uczuciem spełnionego życzenia. Nie zrealizowałem tego jeszcze fizycznie, ale poszedłem w przód moim okiem umysłu, w mojej wyobraźni do tego stanu i rozmawiałem z moimi przyjaciółmi o tym spełnionym pragnieniu, tak jakby to była prawda. Potem otworzyłem oczy i byłem zdumiony, odkrywając,
że siedzę wciąż na tym krześle, gdzie byłem moment wcześniej. I moje zmysły zaprzeczały temu, co zrobiłem, ale dziwnym trafem cały świat się sam poprzestawiał i uformował się most wydarzeń, przez który przeszedłem, aż wypełniłem ten stan, w którym już byłem. Bo on powiedział, zaczyna stamtąd, gdzie go nie było i porusza się tam, gdzie był moment wcześniej. Odskakuje tak mocno, że odwrócone zostaje rzeczywiste poczucie czasu i on gna z powrotem tam, gdzie go nie było. No cóż, ja wiedziałem o tym w sposób mistyczny. Nie jestem naukowcem, nie potrafiłem tego tak wyjaśnić, ale to samo zrobił ten mały pozyton, na którego temat on pisał w 1949 roku. I za to on otrzymał niedawno Nagrodę Nobla. Oni czekali tyle lat, by to potwierdzić i to zostało potwierdzone dzięki fotografii w tych wszystkich komorach, gdzie robili te testy. I okazało się, że ten człowiek miał rację. Ale ja miałem rację jeszcze wcześniej. Tylko nie miałem takiej małej cząsteczki, by to udowodnić. Ja po prostu wiedziałem, co ja robię. Po prostu wchodziłem sam w ten stan i widziałem przez niego ten świat tak, jakbym naprawdę był w tym stanie. Patrzyłem tak i widziałem moich przyjaciół, którzy uśmiechali się wtedy do mnie, bo byli szczęśliwi z tego, że osiągnąłem to, co mówiłem, że uda mi się osiągnąć. Potem otwierałem oczy, a moich przyjaciół nie było. Wracałem znów do tego samego pokoju, do tych samych ograniczeń. Wszystko znów było takie samo. Ale wtedy, w sposób, którego nie znałem, ten most wydarzeń został zbudowany. Ja przeszedłem po nim do tego, co wcześniej sam ustanowiłem. Przyszedłem po nim i osiągnąłem to, co chciałem. I zaczynałem stamtąd, gdzie byłem, nie fizycznie, by wrócić tam, gdzie byłem fizycznie. I potem byłem wstrząśnięty, że to nie była prawda. I byłem tak mocno wstrząśnięty, że odwróciło się moje poczucie czasu i cofnąłem się tam, gdzie byłem wcześniej w mojej wyobraźni. Ale ja nie dostałem Nagrody Nobla. Oni nazywali mnie szaleńcem. I powiem wam to, co powiedział Blake. Są takie stany świadomości, z powodu których każdy wizjoner będzie uznawany szaleńcem. A ja byłem uznawany szaleńcem już od dziecka, ponieważ widziałem rzeczy, których nie potrafiłem wyjaśnić. Nie byłem wystarczająco wykształcony, by wyjaśniać te rzeczy, które widziałem, ale wiedziałem, że to działa. Ja tylko wiedziałem, że to działa. Ja wypróbowałem to i to działało. Jeśli jest dowód na coś, to jakie znaczenie ma tak naprawdę to, co myśli na ten temat świat? Cóż, a ja miałem dowody na to, ale nie potrafiłem tego wyjaśnić naukowo. Wiedziałem jedynie, że to działa. Więc powtarzam wam, wszystkie rzeczy są możliwe dla tego, kto wierzy i ten jest zrównany z Bogiem. I to jest jedyne ograniczenie dla Boga jako człowieka, ponieważ z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe bez ograniczeń. Wyobrażanie sobie tego poprzez stan boskiego wyobrażania powoduje, że jest to wykonywane automatycznie, ale kiedy Bóg ograniczył siebie do człowieka i zszedł na dół do roli człowieka, nałożył na siebie samego zwanego człowiekiem warunek wierzenia. Jak powiedziano nam, bez wiary jest niemożliwe, by go zadowolić. I kto chce przyjść do Boga, musi w to uwierzyć. W to, że Bóg istnieje, a On nagrodzi tych, którzy Go szukają. On nagrodzi każdego, kto wpierw wierzy, że On istnieje, ale wpierw musicie w to wierzyć. A ja pokazuję wam, kim On jest, a On jest waszą cudowną ludzką wyobraźnią. Nie mogę obserwować wyobraźni, tak jak obiektywnej przestrzeni. Ja sam jestem tą rzeczywistością, która jest zwana wyobraźnią. Jak mógłbym to obserwować? Mogę jedynie obserwować moje kreacje. Nie mogę obserwować siebie, kreatora. Ja wyprodukowałem jedną rzecz, bo odsłoniło się we mnie, kim ja jestem. A to jest mój syn. Jest to jedyne istnienie na świecie, które naprawdę może ukazać mi moją istotę i pokazać mi, kim ja jestem, a jestem Bogiem Ojcem. Ja wytwarzam wszystkie te rzeczy na tym świecie.
i nie mogę siebie odnaleźć, nie mogę obserwować siebie, wyobraźni, ponieważ sam jestem tą rzeczywistością, która nazywa się wyobraźnią. Ja wytwarzam te wszystkie rzeczy na świecie, te wszystkie natychmiastowe fantazje, one wypływają ze mnie. I nie zawsze rozpoznaję swój zbiór, ale nie mogę zaprzeczyć, że to ja wpierw posiałem to, po to, by to teraz zebrać, bo ja zasiałem wszystko w moim świecie i wszystko to pojawi się jako zbiór. Czyli ja nie rozpoznaję tej rzeczywistości, którą jestem, bo jest to niewidoczne dla śmiertelnych oczu, ale stworzyłem jeden stan i to był syn. I wtedy pewnego dnia on stanął przede mną i zawołał: ojcze. I wtedy wiedziałem już, kim ja jestem. I to jest mój syn, wzywający Boga, jedynego Boga Ojca. A imię syna to Dawid. I gdy Dawid stanie przed wami, to wtedy i tylko wtedy będziecie wiedzieć, kim wy naprawdę jesteście. To przez to, że całkowicie staliście się ludzkością, teraz ludzkość może stać się wami. I powiem wam, że wtedy, gdy stawaliście się ludzkością, to byliście Bogiem. Pewna pani napisała do mnie w zeszłym tygodniu i opisała mi dwa sny z dwóch nocy. W pierwszym było wielkie audytorium wypełnione ludźmi i było to wszystko jak film, a ona od razu wiedziała, czego każdy tam doświadczy. Wiedziała, że ona też tego doświadczyła. Dwa dni później znalazła się pośród ogromnego tłumu. Były tam tysiące, tysięcy ludzi, tysiące, tysięcy białych gołębic. I wiedziała doskonale, że te gołębice zabiją wszystkich z nich. Wiedziała też, że ona też tego doświadczyła i sama była zabita. I nie będzie już więcej zabijana. Zwróćmy się do Księgi Powtórzonego Prawa. Ja jestem Nim i nie ma nikogo innego, nie ma innego Boga poza mną. Ja zabijam i daję życie, ja ranię i ja leczę. I nie ma nikogo, kto umknąłby z mojej ręki. Tak, ona doświadczyła Pisma w ten niezwykle chwalebny sposób. Mówicie, że ktoś tam został zabity, ktoś został ranny. To wy zostaliście ranni, wy doświadczacie wszystkich tych rzeczy, o których czytacie w tej wspaniałej księdze. To najbardziej wstrząsająca księga na świecie. Mówi ona o ludobójstwie, to jest w Starym Testamencie. Wy tego doświadczyliście i teraz jesteście w Nowym Testamencie. I możecie otrzymać z powrotem tą pamięć. I ona ją otrzymała. Doświadczyła tej śmierci, doświadczyła koszmaru z przeszłości. Nie będzie więcej musieć przez to przechodzić. Ona jest teraz na krawędzi przebudzania się Boga w jej wnętrzu. Tego Boga. Nie ma dwóch Bogów, jest tylko jeden Bóg. Słuchaj, Izraelu, Pan naszym Bogiem. Pan jest jedyny. Tylko jedno ciało, jeden duch, jeden Pan, jeden Bóg, Ojciec wszystkiego. Więc wszystkie istoty wracają w to jedno ciało, bo tylko jedno ciało upadło. I tylko jedno ciało, upadając, pofragmentowało się w niezliczone ilości tego, co nazywamy ludźmi. I to ciało zaczyna powstawać, bo jeden powstał i stał się magnetycznym centrum, które przyciąga jednego za drugim. I oni będą wracać w to jedno ciało, jednego ducha, jednego Pana, jednego Boga, Ojca wszystkiego. Ale my jesteśmy zindywidualizowani i powiem wam, że chociaż jesteście częścią tego jedynego ciała, ducha, Pana, Boga i Ojca wszystkiego, to wy nie stracicie swej indywidualności. Wy i ja będziemy razem radować się na końcu jako bracia, którzy upadli jako to jedno ciało, powodowani doświadczeniem tego świata śmierci. No cóż, sprawmy, by dzisiejsza noc stała się bardzo praktyczną nocą. Nie rozpaczajcie i nie wierzcie w to, co czytacie w gazetach, że jest jakiś kryzys, że nie da się znaleźć pracy, albo że obniżą wam pensję, albo to czy to. Nie róbcie tego. Miejcie marzenie, wejdźcie w to marzenie i zachowajcie te słowa Szekspira. Tego nas uczono. Ten pierwotny stan, w którym teraz jest, był wpierw zażyczony, zanim w nim był. Och, powiecie, no w końcu Szekspir to napisał. Szekspir miał wizję.
Nie mówcie tak po prostu. Szekspir to napisał. On miał wizję. To były słowa Cezara, który wzniósł się na szczyt. Więc dziś wieczorem wiedzcie, czego chcecie. Bez modyfikacji. Po prostu macie wiedzieć, czego chcecie. Spójrzcie na to swoim okiem umysłu. Co byście zobaczyli, gdyby tak już było naprawdę? Żyjcie w tym stanie, tak jakby to było prawdziwe, i obudźcie się jutro. Jeśli wszystko temu zaprzeczy, przetransportujcie się tam z powrotem i stamtąd kontynuujcie. Nie odwracajcie się w lewo czy też w prawo. Trzymajcie się tych słów. Utrzymujcie się przy nich i po prostu żyjcie poprzez nie, a wtedy nie może wam się nie powieść. Help me clear the channel of thy peace. That where there is hatred, I may bring love. That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness. That where there is discord, I may bring harmony. That where there is error, I may bring truth. That where there is doubt, I may bring faith. Now that you can see all you have done. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring it's time to take that step into the kingdom. Where there is sadness, I may bring joy. All your sins will help to make you strong. That I may seek to